No cześć, tu Patti z ogrodniczej rodzinki. Chciałabym Wam teraz pokazać naszą folię, jak zrobiliśmy sami wszystko z mężem i nasze sadzonki, jak to wszystko nam tu ładnie rośnie. Troszkę może Wam opowiem, jak to wszystko tutaj działałam, przygotowywałam, oczywiście z pomocnikami. Tak więc, tutaj mamy nasze ładne pomidorki. Przeważnie malinówki i bawole serca. Sałatka też ładnie rośnie, bo pomidor jest warzywem takim ciepłolubnym i powiem Wam, że nawet wymagającym. I na niekorzystny przebieg pogody reaguje takim zahamowaniem wzrostu, zaburzeniami w plonowaniu i chorobami. Dlatego staramy się stworzyć mu jak najlepsze warunki. Tylko żyzna gleba zasobna w próchnicę, tak. Myślę, że pH powinno wynosić tak od 5,5 do 6,5 i powinna być wolna od patogenów, co gwarantuje raczej taki obfity plon. To myślę, że to jest bawole serca. I trzeba tutaj wzbogacać glebę w kompost lub obornik. Pomidory sadzimy jak najdalej od ziemniaków, jeżeli sadzimy oczywiście ziemniaczki. Rzodkiewki, no i kapusty, bo dobrymi sąsiadami to jest fasolka, sałata, cebula, serler, pietruszka, no i uprawy w szklarni czy w tunelu pomidorami. Pomidory mają najlepsze warunki wzrostu. No ale po 3 latach uprawy powinniśmy wymienić 30-centymetrową warstwę gleby lub przenieść tunel. W sumie jeszcze tutaj też dałam ogóreczek, który nie powinien raczej tu być, bo one się troszkę gryzą ze sobą, bo ogórek znowu nie lubi wilgoci takie bardzo. Pomidory wręcz przeciwnie, no ale chciałam, to mam. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobrą też towarzyszem pod osłonami jest papryka, bo obydwa gatunki lubią wysoką temperaturę, ale też właśnie tu jest pomidorek i obok tu jest papryczka, ale też wietrzenie. Nie znoszą moczenia liści. Bardzo nie znoszą moczenia liści. I papryka, i pomidor. Tak, jest wiele odmian, które możemy posadzić w donicy na balkonie. Takim uprawom zapewniamy też dobry drenaż, czyli bardzo ważne jest nawadnianie. No i trzeba pamiętać o ich nawożeniu. Chciałam jeszcze powiedzieć najważniejszą rzecz, że jak pomidory zaczynają kwitnąć, to potrzebują bardzo dużo nawożenia i zasilamy je właśnie tymi wszystkimi gnojówkami, które będziemy szykować, które już powinniśmy w sumie mieć naszykowane, no ale te pomidory w szklarniach i tych foliach to je się wcześniej sadzi, dlatego możemy w sumie je dopiero przygotowywać i dopiero podlewać, nie? No. Ja podlewam właśnie tymi kompostownikami wszystkimi z pokrzyw. Będę robić teraz nawóz z drożdży, dlatego on jest bardzo dobry w ukorzenianiu i przyswajaniu tych wszystkich właściwości, które chcemy im podać. No i co jeszcze, że ważnym zabiegiem też pielęgnacyjnym jest przycinanie pomidorów. Ja będę te boczne, tutaj wszystkie te boczne pomidorki będę puszczała na 2 pędy. Tutaj już widać sobie piękne, grube pędy. Ponieważ zawsze w sumie tak, ale jakie tu grono będzie, już zaczyna też już powoli kwitnąć. Na 2 pędy, ponieważ już tak robiłam wcześniej i powiem Wam, że były bardzo ładne plony zawsze z dwupędowych pomidorów. Te w środku będę mieć na 1 pęd, bo tutaj nie ma za dużo przejścia, żeby to nie zniszczyć tych pomidorków, to zrobimy tu na 1, a tu na 2. Będziemy wszystko na bieżąco obserwować i informować, jak, co i dlaczego. Co jeszcze bym chciała Wam powiedzieć, że te nasionka, znaczy te akurat niektóre były kupne, ta połowa tutaj jest kupnych. Kupowałam na targu u nas w Oleśnie. A tu mam te, tak, te są moje i z tej strony są też moje. Tak. Ja robiłam właśnie z nasionek. Kupiłam sobie, potem Wam powiem, napiszę, jakie to są nasionka, bo teraz za bardzo nie pamiętam. I te własne nasionka to brałam z dojrzałych owoców, rozgniatałam i oddzielałam nasionka od miękiszu na sitku.
Po przepłukaniu wodą zostawiałam je do przeschnięcia, po czym zasypywałam do torebek. Jeżeli miałam więcej odmian, to podpisywałam je na każdym etapie, żeby potem nie pomylić i wiedzieć, jak to fajnie sobie rozsadzić. Systemem ochronnym pomidorów możemy naturalnie stymulować, stosując właśnie tą gnojówkę z pokrzywy, czy z czosnku też stosują ludzie, fajnie taki oprysk. Nawóz z drożdży można również stosować jako oprysk z drożdży na zarazę, tylko z dodatkiem mleka, wtedy zaraza ich tak szybko nie łapie. Dajemy wtedy do tego opryskiwacza naszego drożdże, mleko, woda i ładnie pryskamy wszystkie listki. Staramy się wtedy ten nasz oprysk tak szybko nie schodzi, nie spływa z tych liści. Trzyma się dłużej i można tak raz w tygodniu spokojnie można ten oprysk robić. On też zapobiega tego grzyba, no i na tą głównie zarazę, nie? Jeszcze Wam powiem, jak ja sadzę pomidorki. Ja pomidorki sadzę tak, wykopuję ładnie dziurę szpadelkiem, no nawet trochę głębszą jak szpadel. Przywożę sobie obornik od krów, można powiedzieć świeżej produkcji, prosto od krówki. No już tak na taką ilość to więcej, wiadomo, na toczce. Wykopuję tą dziurę, wsypuję te świeże odchody. Zasypuję ziemią, no tak na 2-3 cm, żeby nie miały bezpośredniego kontaktu te korzonki tych świeżych sadzonek z tym obornikiem, bo wtedy te korzonki będą spalone. No i fajnie zasypuję potem tą ziemią. Robię taki dołek, tutaj takie fajne korytko. Jak tą wodę wlewam, właśnie raz w tygodniu staram się podlewać na początku. Nie za często, żeby ich też nie rozleniwić, trochę tych pomidorków, żeby one fajnie te korzonki się rozrosły i szukały tej wody. No potem, jak już są takie upały, no to tak staram się 2-3 razy w tygodniu. Zależy, oczywiście to się wszystko sprawdza paluszkiem, fajnie można odgrzebać, patrzeć, czy ta ziemia jest wilgotna, czy nie. Jeszcze będę sobie przygotowywała nawóz z odchodów od kur. To jeszcze muszę bardziej Was wgłębić w to, bo ten nawóz jest bardzo mocny i jeżeli się za dużo podleje, przedobrzy, że tak powiem, to zaraz Wam zniszczy się roślinka i po prostu spali korzonki, no i ona umrze. Ja będę ten nawóz szykowała na kilogram odchodów, 10 litrów wody. No i tak samo potem będę przygotowywała do podlewania. Czyli już potem tego koncentratu, który się zrobi z tych odchodów, to zrobimy 1 litr koncentratu na 10 litrów wody. Jeżeli będziemy na przykład chcieli podlewać jakieś krzewy, tam borówki, czy jakieś tam krzaczki nasze z malinami, czy tam drzewka owocowe, to wtedy nawet bym radziła mocniej rozcieńczyć na 1 litr koncentratu na 20 litrów wody. No, ja będę jeszcze podlewała, tak więc będę jeszcze o tym przypominała i chętnie doradzała. No i myślę, że wszystko Wam przekazałam, całą moją wiedzę, nie wiem zresztą, czy wszystko. Pewnie mi się przypomni w domu, że zapomniałam, ale to wszystko dopowiemy. O! A co? A co byście przyszły pomagać mi? A ja prawie nagrałam fajny filmik. No, ale co, jutro będziemy sadzić pomidory, tak? I ogórki. Będziecie mi pomagać. No to jeszcze chciałam powiedzieć w sumie, żebyś jak się coś nie podobało lub się podobało, to możecie zostawić Łapkę w komentarz. górę. Tak, łapkę w górę albo w dół, subskrypcję, jeśli się podobało. I z góry przepraszam za tamten filmik, że nie dałam komentarzy, ale zapomniałam Ale subskryp do kliknąć. subskrypcji musicie dołączyć dzwoneczek, No. żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. No też można, oczywiście. No, to dzięki. Jeszcze raz, na razie, pa, pa. Jeszcze raz, Bye. cześć. Bye.